słoneczny i ciepły poranek. Witam Was, drodzy, 1 sierpnia z parafii ewangelickiej w Bytomiu Miechowicach. Dziś towarzyszy nam Towcia, która oczywiście przyszła tutaj po swoją porcję wygłaskania codziennego. No ale my przede wszystkim, mam nadzieję, że czekamy na to, jakie słowo jest dzisiaj nam dane. A że dziś początek miesiąca, to zaczniemy od hasła miesiąca, które czytam w pierwszej księdze Kronik w 16 rozdziale 33 wierszu. Radować się będą drzewa leśne przed Panem, gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię. Zaś słowa na 1 sierpnia to słowa najpierw z księgi proroka Izajasza, gdzie w 57 rozdziale tak czytamy. Pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, ja go uleczę. I kolejny fragment wyjęty z listu apostoła Pawła do Rzymian z 15 rozdziału. Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkim. Drodzy, kiedy czytałem hasło miesiąca, to tak sobie pomyślałem, że autorzy biblijni, i doświadczam też tego, nieraz mają naprawdę wyszukane porównania, czy wyszukane przykłady, w których próbują nas prowadzić Bożym Słowem. I warto wtedy pamiętać, że kiedy czytamy jeden wers, kiedy sięgamy po nasz przewodnik z Biblią na co dzień, to sięgamy po przewodnik. Przewodnik, który zaprasza do tego, by poznawać więcej. To trochę tak jak z przewodnikiem, kiedy czytamy przewodnik w jakimś miejscu, na przykład po Jerozolimie, to przecież opis, który tam znajdujemy, kilka zdjęć, które zobaczymy, no nie wyczerpują tego, czym jest Jerozolima, czym innym jest poczuć to miasto, chodzić tymi uliczkami, pobyć tam po prostu jakiś czas, poczuć zapachy, jakie tam się unoszą. Dlatego przewodnik z Biblią na co dzień zachęca nas, sięgnijmy głębiej. I kiedy zobaczymy nasz fragment w kontekście, w jakim on się znajduje, to zobaczymy, że porównanie o tym, że drzewa oczekują sądu, które może się wydawać dziwne, wcale nie jest takie dziwne. Dlatego, że jest to tekst, w którym przebija niesamowita radość. Otóż jest to fragment wyjęty z pieśni, pieśni radości. Pieśni wtedy, kiedy Dawid przyprowadza, przynosi arkę do namiotu w mieście Dawidowym, kiedy cały lud się raduje, kiedy wszyscy są szczęśliwi, a wtedy rzeczywiście człowiek potrafi znaleźć niesamowite przykłady i w radości wykrzykuje niesamowite rzeczy, nawet takie, że drzewa mogą oczekiwać sądu. Ale z drugiej strony można w ogóle zadać sobie pytanie, czy można się radować i być szczęśliwym, bo to nadchodzi sąd? Tak. Jeśli wiemy, jaki jest wyrok, przepraszam, wiem, że w życiu tutaj, w tym wszystkim, co nas otacza, zazwyczaj sąd kojarzy nam się z jakimś niepokojem, z jakimś lękiem, z wyczekiwaniem, ale Boże Słowo prowadzi nas właśnie po to, byśmy nie musieli się lękać, byśmy nie musieli się bać, dlatego że my znamy wyrok. My wiemy, z czym przyjdzie Pan. O, kot już postanowił sobie ostatecznie odejść. Nie musimy się lękać, nie musimy się bać. Boże Słowo właśnie prowadzi nas po to, byśmy poznali, dokąd chce nas prowadzić Pan i nie musieli się lękać tego, że przyjdzie, by sądzić ziemię, bo jeśli przyjdzie sądzić, to wiemy, że będziemy mogli usłyszeć niesamowite i piękne słowa. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od wieczności. Dlatego też możemy kroczyć dziś przez ten świat, niosąc w sercu Boży pokój, ten pokój, o którym mówi nam też słowo i z listu do Rzymian, i z księgi proroka Izajasza. Bo Bóg chce prowadzić nas przez ten świat, byśmy mogli żyć w pokoju, niosąc go w swoim sercu. To trochę tak jak z robotnikami w winnicy, którzy przyjęci o tej pierwszej godzinie, choć będą musieli znosić ciężar całego dnia, upał, niewygodę, to mają coś, czego nie mają ci, którzy ciągle stoją na rynku. Mają pokój, bo wiedzą, jaka czeka ich zapłata. Dlatego, drodzy, życzę wszystkim Bożego pokoju, Bożej radości i tego, byśmy nie musieli się lękać tego, co jest przed nami, bo przed nami jest to, co przygotował dla nas Bóg, a On przygotował to, co najlepsze. Zostańcie z Bogiem, życzę dobrego dnia. Do zobaczenia.